Patrole będą wysyłane w najbardziej niebezpieczne miejsca. Policjanci będą kontrolować ruch drogowy oraz miejsca, gdzie gromadzi się młodzież. Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców naszego powiatu, komendant podjął decyzję właśnie o skierowaniu patroli z zakresu ruchu drogowego na drogi. W okresie letnim zwiększone patrole prewencyjne, które kontrolują podwórka, miejsca gromadzenia się młodzieży, są kierowane tam, gdzie zgłaszają nam mieszkańcy, że na przykład może występować problem. Policjanci będą przychodzić do pracy w wolnym czasie. Wszystko dzięki dofinansowaniu urzędów miast i gmin. W tym roku na całość pomocy dla Policji Lublińskiej przekazaliśmy 500 tysięcy złotych. Przekazać pieniądze dla policji zdecydowała się też gmina Ścinawa. Przekazaliśmy na to 15 tysięcy złotych i tak naprawdę wydaje nam się to bardzo potrzebne, szczególnie w okresie tym wiosenno-letnim, kiedy mamy okres wakacyjny. Najczęściej zgłoszenia dotyczą włamań, kradzieży i rozbojów. Przekroczenie prędkości to z kolei główny powód zatrzymań kierowców. Wykrywalność przestępstw utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie. Są patrole policji, jest monitoring, tak więc jest, wydaje mi się, że jest dość bezpiecznie. Czuję się bezpiecznie w Lublinie. A dlaczego? No nic mnie tutaj strasznego nie spotkało. Dzięki dodatkowym pieniądzom policja będzie mogła zorganizować dziennie do 8 patroli.